Minęła 13. Magdalena Bałkowiec. Zapraszam na serwis informacyjny. Portal niezależna.pl dotarł do informacji oraz nagrań, które mogą świadczyć o korupcyjnych praktykach w radomskiej spółdzielni mieszkaniowej. Jak wynika z nagrań, za rozstrzygnięcie przetargu na korzyść swojej firmy Patrycja Biesiadecka, od 2022 roku radna miasta z ramienia Platformy Obywatelskiej, miała zapłacić byłemu prezesowi spółdzielni oraz dwóm pośrednikom, posłowi Platformy Konradowi Frysztakowi oraz komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Radomiu. Obaj mężczyźni mieli dostać łącznie 100 tysięcy złotych. Po co dawałyście 100 tysięcy do podziału 50 dla Frysztaka i 50 dla Panka, jak było powiedziane, z tego co będzie dla mnie, będzie też dla Frysztaka i dla Panka. Panek tak powiedział? Ja tak powiedziałem, że będziemy, Panek powiedział, no ja też muszę coś z tego mieć, bo ja byłem jako pośrednik, ja ci załatwiłem firmę jako pośrednik. No, czyli to dla Frysztaka też było z tego. I mówi, ja to muszę, wiesz, z tego też mieć, z tego jakąś działkę, dlatego ja mówiłem pani Agnieszce, że ja będę się musiał też z nimi dzielić, bo ja, załóżmy 20 na pół, 10 dla mnie, to załóżmy, że 10 jest do podziału na Frysztaka i na Panka. I tak to się właśnie zaczyna i kończy się temat, no, przez pośredników. Nikt nie chce Frysztaka w Platformie znać i nikt nie chce Panka znać. No ale ja myślałam, że Konrad to jest moim dobrym znajomym, a że on nie, pieniądze z nie, tego jeszcze miał, to mnie po prostu szlak mnie trafia, nie, po prostu. Dopiero pani Agnieszka mi powiedziała, dużo po czasie, że sprzedałyście mieszkanie i dałyście im 100 tysięcy. Nigdy więcej tak się biznesu nie załatwi. Oszukały, to oni was oszukali. Oszukali. Bo miało być z tego, z tych paru groszy, które ja. A w związku z tymi informacjami kandydat Prawa i Sprawiedliwości Robert Bąkiewicz zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. Tymczasem poseł Platformy Obywatelskiej Konrad Frysztak twierdzi, że to próba zastraszenia tuż przed wyborami. Nigdy od nikogo nie przyjąłem żadnych pieniędzy. Nie ustawiałem żadnego przetargu. Co więcej, od 4 ostatnich lat jestem posłem. W jakim trybie miałbym mieć wpływ na to, by jakikolwiek przetarg został rozstrzygnięty na korzyść tej bądź innej firmy? W stosunku do osób, które pomawiały mnie, kieruję prywatny akt oskarżenia. W stosunku do mediów, które rozpowszechniają na mój temat nieprawdziwe informacje, będę dochodził swojego prawa w trybie wyborczym. Również do osób kandydujących i rozpowszechniających te informacje będę w trybie wyborczym dochodził swojego dobrego imienia. Pracowałem na to od 2015 roku. Od 2015 roku jestem osobą publiczną, składam oświadczenia majątkowe, moje wydatki i dochody są jawne. Nie mam nic do ukrycia. Jak donoszą media, wczoraj za niezależna.pl, później za innymi mediami, mamy do czynienia z wielką aferą korupcyjną w Radomiu. Z wielką aferą korupcyjną, która pokazuje układ radomski, który funkcjonuje w tym mieście, proszę państwa. W tym układzie są zaangażowani, w ten układ są politycy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy układają przetargi, ustawiają przetargi, biorą łapówki. Jutro składamy zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Będzie na pewno dotyczyło i pana Frysztaka, i pana Zbigniewa Panka, komornika sądowego, i pana Grygorka, być może wielu innych osób. W tej chwili mój zespół prawny pracuje nad tymi materiałami. Jutro zwołam kolejną konferencję, gdzie odsłonię kolejne kulisy nadużyć, z którymi mamy do czynienia. Jestem w posiadaniu kolejnych materiałów dowodowych, mówiących o tym, w jaki sposób buduje się tutaj układ radomski. Radom Gate to jest dobra nazwa do tego, z czym mamy w tej chwili do czynienia. Trwają ewakuacje Polaków z Izraela. Do tej pory wróciło 268 naszych obywateli. Po godzinie 9 wystartował kolejny rejs do Tel Awiwu. Liczba ofiar śmiertelnych rozpoczętego w sobotę ataku palestyńskiego Hamasu w Izraelu przekroczyła 700. Rannych jest prawie 2400 osób. Wśród Palestyńczyków zginęły 493 osoby, a rannych zostało ponad 2750 osób. Te dane podały dziś rano resorty zdrowia obu stron. Iran jest tak naprawdę autorem Hamasu, to nie ma co do tego w ogóle wątpliwości, a obecnie Iran jest w ścisłym sojuszu z Chinami i właśnie z Federacją
rosyjską. Nie ma wątpliwości, że ta decyzja, która została podjęta, miała swój udział i myślę, że także operacja Hamasu, która była bardzo skuteczna, jak wiadomo, z punktu widzenia ataku na Izrael, była zapewne wspierana nie tylko przez Iran, ale należy rozważyć, nie była też wspierana przez rosyjskie służby specjalne. Warto sobie też uświadomić, że wojska rosyjskie od dłuższego czasu już, od konfliktu w Syrii, stacjonują bardzo blisko granicy Izraela i penetrują Izrael. W nowym spocie Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki porównuje koalicję chaosu Donalda Tuska z drużyną Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi szef rządu, partia rządząca ma konkretny plan dla Polski i sprzeciwia się m.in. paktowi przymusowej relokacji migrantów. Wojna na Ukrainie, inwazja imigrantów na granicy z Białorusią, kryzys energetyczny, inflacja, światowa pandemia. Zastanawialiście się, jak na takie wszystkie wyzwania zareagowałby Tusk i jego koalicja chaosu? Przecież już to wiemy. Jak był kryzys, to zamiast pomóc ludziom, podniósł wiek emerytalny, podniósł podatek VAT, podniósł składkę do ZUS. Zamiast budować ich oszczędności, to zabrał im środki z OFE. Zamiast chronić ich tarczą, to podniósł im VAT. Zrobił tak wtedy, zrobi i teraz. Mówimy jasno, że jeżeli chodzi o kwestie imigrantów, to Polska już wypełniła wszystkie swoje zobowiązania, bo przyjęła kilka milionów Ukraińców. Cały czas wspieramy Ukrainę i przyszły rząd, ale również ten jeszcze obecny, powinien przede wszystkim w Brukseli mówić silnym głosem. W żadnym wypadku polski rząd nie zgodzi się na to, żeby migranci, których za dużo jest w Niemczech, bo pani Angela Merkel, łamiąc unijne prawo, w 2015 roku powiedziała Herzlich willkommen, szeroko otworzyła bramy na granicach niemieckich i zaprosiła migrantów. I taki proceder będzie trwał, jeżeli się po prostu kolejne grupy przedostają i znajdują jakiś modus operandi w Niemczech, czy modus vivendi, czyli jakoś sobie układają życie i żyją z zasiłków, nie pracują. I to wszystko w tym serwisie informacyjnym, a za chwilę spotka się z Państwem ponownie Michał Trzeźniewski, jego kolejny gość Artur Wróblewski, politolog i kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu.